BMW G310R to pierwszy motocykl, który wziąłem w tym sezonie na testy. 300 cm sześciennych pojemności, 34 konie mechaniczne mocy i moment obrotowy 28 Nm. Mały, ale wariat. Zobaczcie sami. C310 od BMW to przede wszystkim motocykl miejski z kilku powodów. Po pierwsze, ten motocykl jest naprawdę lekki. Po zatankowaniu pod korek waży zaledwie niecałe 160 kg. Poza tym jest bardzo niski, co oznacza, że można się nim na przykład bawić w ten sposób. Więc jest generalnie niskie prawdopodobieństwo, że przydarzy nam się jakaś parkingówka, a te tak samo bezpieczne będą wolne manewry na placu, czy przy zatrzymywaniu się w korkach, czy na światłach, dlatego że bez trudu dostajemy do ziemi i bez trudu utrzymamy ten motocykl nogami. Po drugie, motocykl jest wąski i niewielki, więc bez trudu będziemy mieścić się w korkach. W zasadzie jazda nim jest tak łatwa, bo jest zwinny i bardzo zwrotny, że samochody w korkach mija się jak pachołki. Po trzecie, ta maszyna ma 34 konie mocy, 28 Nm momentu obrotowego, co sprawia, że mieście spokojnie nam wystarczy, żeby ruszyć spod świateł i wyprzedzić większość Passatów i innych typowych miejskich krążowników. Nie jest to demon prędkości. Do setki rozpędza się w około 7 sekund i żeby tę setkę osiągnąć, trzeba dojść do czwartego biegu. Do setki rozpędza się całkiem żwawo, wyżej już jest trochę gorzej. Maksymalna prędkość to 145 km na godzinę, ale generalnie jeździć tak szybko nie polecam. Myślę, że taka przelotowa prędkość poza miastem to około 90-100 km na godzinę. C310 to motocykl budżetowy, więc nie spodziewajmy się tutaj żadnych fajerwerków. W standardzie mamy ABS, który jest bardzo pomocny, jak wiadomo, żeby motocykl bezpiecznie zatrzymać. Poza tym nie ma tutaj żadnej kontroli trakcji, nie mamy podgrzewanych manetek, nie wiem, podgrzewanego siedzenia czy różnych map silnika. Jest to raczej, wszystko jest na podstawowym wyposażeniu, ale jest to wyposażenie solidne. Ta
To, co od strony wizualnej wyróżnia 310, to ewidentnie te złote widelce. One przyciągają wzrok, sprawiają, że ten model wyróżnia się na ulicy. No i na pewno to zadowoli tych, którzy lubią na siebie zwracać uwagę. I'm a rich bitch. A motherfucking rich bitch. I do my own thing. When the phone rings. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to trzeba zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, motocykl kosztuje około 20 tysięcy złotych, co nie jest dużą kwotą jak na niemiecką markę. Po drugie, producent ma fajną promocję. Można zostawić w salonie 310 zł, wziąć tę maszynę i resztę spłacić w ratach. Także no, za niewielką kwotę możemy od razu sobie jeździć na dwóch kółkach. Trzecia sprawa jest taka, że on jest dosyć ekonomiczny w użytkowaniu. Spalanie to jest między 3 a 4 litry na 100 km. Wszystko w zależności oczywiście od tego, jak jeździmy, ale nie jest to jakieś tragiczne spalanie. Myślę więc, że w utrzymaniu ten motocykl jest na spokojnie pasuje na przeciętną kieszeń. Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. Dwie rzeczy mi się w tym motocyklu nie podobają. Pierwsza to wydech. No, motocykl jak na 300 cm w pojemności to brzmi raczej jak kosiarka z obi. I na ten dźwięk wydechu narzeka raczej większość recenzentów z tego, co patrzyłem na YouTubie. Także nie jestem w tej kwestii odosobniony. Myślę, że wypadałoby tutaj dodać coś akcesoryjnego, żeby nadało tej maszynie trochę charakteru. Druga sprawa to skrzynia biegów. Przejechałem 300 km i nadal mam problem zwłaszcza z biciem trójki. Nie wiem, z czego to wynika. Być może muszę się jeszcze trochę przyzwyczaić, albo po prostu ta skrzynia jest jaka jest. To tak podsumowując. BMW wprowadzając 310 na rynek przeprosiło się niejako z mniejszymi pojemnościami. Myślę, że producent słusznie zauważył, że w ostatnich latach jest boom na 125. Ci, którzy chcą się ze 125 przerzucić na coś wyższego, mogą szukać właśnie w okolicy pojemności 300-400 cm3. I wydaje mi się, że BMW ma tutaj konkurencyjną ofertę, bo tak jak wspominałem, atrakcyjna cena, możliwość nabycia go na raty. Poza tym mamy jednak niemiecką markę, wprawdzie produkowaną w Indiach, ale jednak powiedzmy, że ta niemiecka pieczęć daje gwarancję jakości. Jest to motocykl typowo miejski, on się do turystyki nie nadaje, ale też nie po to został stworzony. Jest lekki, mały, zwinny, całkiem żwawo przyspiesza. Do miasta spokojnie nam wystarczy, żeby przemieszczać się na niewielkich odległościach w zatłoczonych ulicach i nie będziemy przez to strasznie opróżniać swojego portfela. To, co wypadałoby w nim poprawić, to na pewno ten wydech, który jest troszeczkę hałaśliwy i denerwujący. No i być może ta skrzynia biegów to kwestia przyzwyczajenia, a nie jakiegoś, że tak powiem, wrodzonego błędu. No i to by było na tyle. To pierwszy motocykl, który recenzuję w tym roku. Mam nadzieję, że niebawem uda mi się pożyczyć nowe maszyny i też będę starał się nagrywać kolejne filmy. Miło mi będzie, jak zasubskrybujecie kanał, dacie jakiś komentarz, czy krytyczny, czy miły. Bez różnicy, wszelkie uwagi mile widziane i dzięki za obejrzenie.